nie będziemy widzieli widowiskowej gry, fajerwerków. Ciężka walka obu zespołów. Dla moich piłkarzy wielki szacunek, ogromny szacunek. 60 minut po tak ciężkiej podróży w dziesiątkę, po dwóch stałych fragmentach gry dostajemy dwie bramki po z akcji. Naprawdę ciężko było nam coś zrobić. Natomiast przy 2-1 potrafiliśmy zremisować. Duży szacunek dla mojego zespołu, bo ten punkt tutaj w Bytowie bardzo cenny uważam. I mam nadzieję, że taka walka, serce i zaangażowanie moich zawodników będzie zawsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener Tomasz Kafarski, proszę bardzo. Dla mnie, dla zespołu, dla wszystkich gorących sympatyków Bytowi ten wynik jest rozczarowaniem. Chociaż jest to pierwszy punkt zdobyty, powinien cieszyć. Wynik, czy mecz zaczął się dla nas średnio, bo po błędzie Krzyśka Bąka jest rzut wolny, pod którym pada bramka. Gdzieś na chwilę zgubiliśmy koncepcję gry, ale końcówka pierwszej połowy była w miarę. W drugiej połowie pełna dominacja, dwie strzelone bramki i nie rozumiem dalej, jak mając tak dobry wynik przeciwnika, dziesiątkę, nie potrafiliśmy rozgrywać piłkę tak samo jak przed zdobyciem bramki na 2-1. Indywidualny błąd, kolejny strata bramki i potem, tak jak trener gości słusznie podkreślił, obrona Stali Mielec grała się bardzo agresywnie, bardzo, że tak powiem, skutecznie, bo jeśli nie strzeliliśmy jej bramki, to można tak powiedzieć, że sytuacje strzeleckie w polu karnym były. Wynik jest rozczarowaniem i wyprzedzając Państwa pewnie pytania, nie wiem, co się wydarzy i jak będzie wyglądał poniedziałek w Drutek z Bytowi. Najbliższy czas pokaże to. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Panie Piotrze, ma Pan spore pretensje do Michała Szrodnika o tę sytuację? Dlaczego taka decyzja, że Szrodnika nie dzisiaj gra w pierwszej bramce? Dzisiaj przegrywa tyle meczów. Ta drużyna potrzebuje impulsu i ja podjąłem taką decyzję i można powiedzieć, że tak naprawdę dzisiaj w bramce bramkarz był potrzebny do obrony rzutu wolnego i zostania w bramce w sytuacji, kiedy piłka była tak naprawdę niczyja. No my sprokurowaliśmy ten rzut karny, a nie zespół Stali Mielec, czy ten piłkarz, który był faulowany. Panie trenerze, 8 ostatnich ligowych meczów, 4 punkty. Ten wynik można rozpatrywać w jakiej kategorii? Fatalny, tragiczny? Bo chyba inaczej się nie da. Myślę, że można było jeszcze jakieś dramatyczne określenie znaleźć. Jest to wynik bardzo słaby i dlatego dzisiaj miejsce nasze w tabeli jest przez nikogo nie do zaakceptowania. A z czego może wynikać to taka niedyspozycja naszego zespołu wiosną? Bo wydawało się, że do przygotowania, no co prawda te wyniki nie były lepsze, spalinka tak na, no powinny dać jakiś taki bodziec do lepszej gry, a tego nie ma. Wyniki są słabe, bo gdybym do zaangażowania, do przygotowania motorycznego kompletnie bym się nie czepiał. Dziękuję bardzo. Panie Piotrze, czym Pan podyktowano, bo zawsze stałym wykonawcą rzutów karnych był Łukasz Wrubel. Dzisiaj akurat na szczęście Kuba wykorzystał te rzut karny, bo inaczej pewnie byśmy mieli poważną rozmowę w szatni. Proszę jeszcze. To znaczy, że to nie była decyzja drużyny, tylko Jakuba Bąka? Nie, to znaczy, że Jakub Bąk był też wyznaczony, a między sobą doszło do, czy między Wróblem a Bąkiem, ja nie widziałem tej sytuacji, ale Doszło do spotkania i Kuba wziął piłkę, strzelił i według mnie nie ma na czym kruszyć kopii.